Niedziela Boża i nasza Niedziela. Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam do lektury najnowszego numeru Niedzieli. Odchodzący gigant ducha i intelektu, Benedykt XVI, jeszcze raz pozwala zajrzeć za próg swojego odosobnienia. Bardzo szczerze mówię o ciężarze starości, która więcej wie, ale też więcej widzi i odczuwa. To boli. Ale wiara pomaga i świadomość, że jest się małym człowieczkiem wobec tajemnicy Boga. A czy papież Emeryt boi się śmierci? Czy miał tak zwane ciemne noce? Chcesz znać odpowiedź? Sięgnij po prostu po niedzielę. Wspomnienie świętego Tytusa, czyli wspomnienie po łacinie sancti titi, było przyczyną interwencji komunistycznej cenzury w latach 50. w kalendarz liturgiczny, bo cenzor myślał, że chodzi o jugosłowiańskiego marszałka Brostito. Te i inne ciekawe anegdoty przytacza w rozmowie z Błażeim Torańskim ksiądz Ireneusz Skubiś. Oczywiście rozmowa dotyczy opresyjnej cenzury w tamtych czasach. Reklama żywi się iluzją, a łacińskie iluzjo znaczy po prostu kuszenie. I o tym reklamowym, medialnym kuszeniu, które wyprzedza myślenie, pisze biskup Adam Lepa, fachowiec od społecznych środków przekazu. Podaje kilka wskazań uodparniających nas na reklamową manipulację. No cóż... Stale powtarzamy błędy Adama i Ewy. Kto wymyślił internet? Amerykanie? Rosjanie? Nie, Polak. Polak wymyślił internet, Polak pochodzenia żydowskiego. Niestety stało się to na amerykańskiej ziemi, no, ale niech tam. A mówiąc poważnie, to co realizował na polu informatyki, poraża skalę wyobraźni i profetyzmu. Bardzo gorąco zachęcam do lektury tekstu o geniuszu z Polski, a nazywał się Paul Baran. Fenomen papieża Franciszka sprawia, że młodzież go słucha. Na czym on polega? Może zrozumienie papieskiego przesłania będzie pomocne w partykularnym duszpasterstwie młodych? Ksiądz Krzysztof Pawlina zwraca uwagę na dwa aspekty nauczania papieża Franciszka. Po pierwsze, co mówi, a po drugie, jak mówi. Owoców Światowych Dni Młodzieży nie można zmarnować. Pamiętajcie o tym, pisze o tym Niedziela. Ojciec Pio nie narzeka na brak popularności. Jego życie ciągle fascynuje i odkrywa swoje tajemnice. O nowych historiach dotyczących ojca Pio mówi w rozmowie z niedzielą amerykańska dziennikarka Diane Allen, która za przyczyną charyzmatycznego kapucyna zyskała wiarę. Europoseł Kazimierz Ujazdowski ma w swojej partii delikatnie mówiących życzliwych krytyków, krytykujących jego poglądy na to, co się dzieje z Trybunałem Konstytucyjnym i właśnie o tej instytucji burzącej spokój polityczny, ale też i potrzebie współpracy z innymi niż swoi politykami, a także o polskiej dyplomacji historycznej mówi w rozmowie z Wiesławą Lewandowską. O. To trzeba przeczytać. Proszę państwa, zawiązał się spisek szefów Niemiec, Francji i Włoch. To niepobożne życzenia twórców zjednoczonej Europy de Gaspariego, Adenauera mają być fundamentem jedności, ale komunistyczne rojenia komunisty Altiero Spinellego. Fetowanie tego przedstawiciela zbrodniczego systemu na solonach Brukseli zakrawa na zdradę. Od dochowaliśmy się w Europie nowego Lenina. To trzeba przeczytać, aby wiedzieć, co piszczy w Eurokołchozie. A teraz chwila oddechu po poprzednim tekście. Piękno i grozę krańców świata odkrywa polska podróżniczka Monika Rogozińska, która wspomina szereg polskich pionierów, badaczy nieznanych ziem. Śmiertelne pobicia Polaków w Wielkiej Brytanii dużo mówią o całej sytuacji w Europie. Poprawność polityczna, tresura społeczeństw może i przemalowała europejską fasadę na niezwykle tolerancyjną. Ale za tą fasadą skryły się demony, i teraz wychynęły z załków brytyjskich miast. Czuć obłudę na odległość. Akcja środowiska LGBT, przekażcie sobie znak pokoju, to klasyczna manipulacja. Finansowana przez Sorosza kampania przy udziale pewnych czasopism katolickich, jest osłabianiem ducha Europy. A ja zapraszam na pielgrzymkę w niedzieli, już w najbliższą w sobotę a zatem do zobaczenia szczęś proszę niedziela boża i nasza niedziela